Okej, okay, witam wszystkich ponownie, to znowu Ponio 7 i znowu muszę ściszyć muzykę, jeżeli chcę chociaż trochę siebie słyszeć. Okej. Okay. No, po małej przerwie wracamy do Advent Rising, do tej kupy złomu. O, to coś jest. Okej. Okay. Broń zawsze się może przydać. Co złapiemy sobie w drugą łapkę? Podniesienie fale. Wow, wow, wow. Ethan. Nie, ty nie jesteś Ethan. Już zapomniałem, jak się nazywa. Okej, dobra. Co my tu możemy zrobić? Tam raczej nie doskoczymy. A może i doskoczymy. Ale to i tak chyba nas nigdzie nie zaprowadzi. Nigdzie indziej przynajmniej. Dobra. O, wow. Czułość myszki mam dużo. Siema, siema, siema. O, już nie żyjesz? Nie żyjesz, co? Nie wiem, ci skopał jeszcze tyłek. Okej, okay, awansowaliśmy falę. Cokolwiek tu daje. Chwila, chwila, chwila. Ma być na lewym. To ma być na prawym. Okay. Próbowałem jakoś ulepszyć tą falę czy coś, ale nie wiem. A, jak przytrzymamy klawisz, to wolimy mocniej. Okej, okay, dobra, koniec tej zabawy. Okej. Okay. Nie mam za dużo amunicji do tego. Okej, wygląda na to, że tę broń obecną naszą to ukraliśmy mu. Wow, wow, wow. Woń. Więc najwidoczniej ten tryb kradzieży broni również działa. Halo? 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 Może pan zginąć? O tak, dziękuję bardzo. Wow, wow. Coś się uwali. Że tutaj nie, nie, to idziemy na dół. Wow, 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 panowie, czyli dużo. Znaczy jadka. Pum, 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 pum. Przydałoby się trochę granat. A nie widzę żadnych. Wow, 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 wow. Wzrasta moc i śmiertelność kopnięcia. Okej. Okay. To mi graj, to mi graj. Okej. Okay. Zrobiłem wyskok z nieprzeładowaną bronią. To nie najlepszy pomysł. Okej, okay. I nie mam amunicji. Nie chcę mi się podnosić tej ich cienkiej broni. Więc kopiam ich ręcznie. Ha! Haja! Okej, okay, granat, przyda się. I ktoś tam jeszcze jest, tak? Nie? Dobra, nieważne. Idziemy. O, ktoś tam chyba jest. Tak, tak, to Gideon! Gideon. Dzięki za przypomnienie mi jego imienia. Czary Mary, Gideon, super człowiek. Brawo Gideon, właśnie zabiłeś swoją narzeczoną. Spokojnie, to główna postać. Ona zdecydowanie nie może umrzeć. Nie. Główne postacie w takich grach zdecydowanie nie umierają.
There is nothing we can do. Don't let their sacrifice be in vain. Nie pozwól, aby ta ofiara się zmarnowała. Zabij setki Seekerów. Tak to mniej więcej będzie wyglądać, zapewne. Dla ciebie, pan syn. Jest taka boleściwa chwila, powinienem pewnie przyjąć jakiś poważny ton, zacząć mu współczuć czy coś. W ten deseń. Nie wiem. Współczuć, znaczy powinienem udawać, że mu współczuję. Jaki cel? Fiery entry into Aurelia's skies did not go unnoticed, and this beach will soon be crawling with seekers. We must put aside our grief for the moment and focus on survival. Jaki on delikatny. They have lost so much. I can only dare to imagine their pain, wise one, but my duty is to preserve their lives. We must get off this beach and out of sight before their scouts arrive. I know I'm not the only one who suffered loss today. So we need to get away from the crash site, away and into cover. Anorim, where can we go until we figure out what to do next? The city of Arnis lies on the other side of this canyon, Exalted One. There we will find protection and brave allies. I'm sick of people dying. Mówcie co chcecie, ale w tej scenie jednak aktor Gideona popisał się całkiem niezłymi zdolnościami aktorskimi. Okej, dostajemy nową moc, to jest moc osłony, używamy jej do wygenerowania tarczy energetycznej. Jak to działa? Weźmy sobie, wyposażmy. Prawy przycisk myszy. No i tak to działa. Przy okazji tarcza również odbija pociski i rykoszytuje. Oj, wszelkie właśnie skoki na nas również nie udają. Bardzo przydatna zdolność. Niestety na początku kosztuje sporo energii. Okej, to się przyda. Lewą rękę, tą prawą. Ale tylko dla amunicji, tak jak zwykle. No i teraz będziemy używać sporo tej osłony, żeby ją wylewelować. Ponieważ przyda się w co najmniej paru sytuacjach. Dobra, idziemy dalej. Przy okazji patrzymy dalej, jak woda kiepsko oddziałuje na jakiekolwiek inne obiekty w grze. Okej. Dobra, co my tu mamy? Jakąś plażę. Halo? Halo? Autocelowanie nie chce zaskoczyć. Co może go tak strzela? Dobra, nieźle. Tak głupio mi, że jeszcze w tej momencie gry jeszcze używam tego widoku pierwszego osobowego. Miałem tego nie robić. No chodź, no chodź, no chodź. Wow, wow. Prawie mnie zabił. Dlaczego mówiłem takie wow, wow? Właśnie zauważyłem, jak całkiem nieźle taki dostajemy dopęd do skoku, kiedy mamy tarczę. Spadaj. Mam pomysł. Bye bye, już karo. Okej. A rozrywkowi panowie. Okej.
coś tu przywaliło. Daj. Okej, tak lepiej. Ale te eksplozje nie są najlepsze. I troszkę się podleczymy. Zgarniemy tego pana. Coś tu jeszcze chce? Zdjąć go. Tak lepiej. Mamy mnóstwo granatów wszędzie, więc nie musimy się szczypać z ich oszczędzaniem. Tak lepiej, skopa mu. I jemu też. Zielone chyba są podatne na strzały. Okej, czy oni kiedyś się skończą? Spadaj. Może zauważyliście również, że ta tarcza odbija przeciwników, którzy się z nią zetkną. Czy odbija? Mam na myśli, odrzuca ich. O, rykoszety.